Będę mówiła o tym, co było, bo to nie ma jakby większego znaczenia. Będę mówiła o tym, co jest w tej chwili. Chcę powiedzieć, że w Polsce funkcjonuje system ochrony zdrowia, ale system daleko niedoskonały. Państwo wiecie, że są publiczne zakłady opieki zdrowotnej. To jest twór, kuriozum na arenie europejskiej, światowej, ponieważ nigdzie w świecie takie publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające w oparciu o ustawę o ZOS nie funkcjonują. Czyli to jest pierwsze światełko takie czerwone, już nam się pali jakaś lampka, że z tym coś powinno się w naszej Rzeczypospolitej zrobić. Tak? Z drugiej strony muszę powiedzieć, że mamy znakomity system ochrony zdrowia, jeśli chodzi o socjalną służbę zdrowia, bo na świecie one są tak podzielone. Socjalną, czyli taką, która jest gwarantowana przez państwo wszystkim obywatelom bądź grupie obywateli. I oczywiście nie mamy czegoś takiego jak ubezpieczenia alternatywne, tak? Które mogłyby jakby dodatkowo ten koszyk wzbogacać. Pracujemy również w oparciu o ustawę o świadczeniach gwarantowanych. Żeby przybliżyć państwu jakby to, o czym mówimy, to w naszym kraju wymyślono tak zwany koszyk pozytywny. Koszyk pozytywny to znaczy, że nazwano literalnie poszczególne świadczenia zdrowotne, które się obywatelowi należą. Nam, organizatorom służby zdrowia, zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby to był koszyk negatywny, gdyby powiedziano, co nam, państwu i mnie się nie należy w tej służbie zdrowia. Wtedy interpretacja różnych stanów i sytuacji byłaby zdecydowanie prostsza. Chcę też powiedzieć, że koszyk świadczeń gwarantowanych to jest mnogość olbrzymia świadczeń, za które płaci i odpowiada rząd, czy państwo, czy my, czy mówimy o naszych własnych składkach. I muszę powiedzieć, że on jest niezwykle szeroki. Nigdzie na świecie nie ma tak szerokiego koszyka gwarantowanego świadczeń zdrowotnych dla obywateli. Również chcę powiedzieć, że mam porównanie z innymi systemami służby zdrowia europejskimi i muszę państwa zapewnić, że my plasujemy się niezwykle wysoko. Oczywiście nie będę mówiła o Holandii, gdzie jest tam najlepiej, ale mogę was porównać chociażby z systemem angielskim, gdzie zdecydowanie gorzej to wszystko działa. Więc powiem tak, zrobiliśmy bardzo dużo i jeszcze coś w tym względzie mamy do zrobienia i chcę powiedzieć, że to jest przyszłość dla mnie i być może dla was.